Dzień dobry, w Salonie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Lena Kolarska-Bobińska z Platformy Obywatelskiej. Witam Pani Profesor. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Czuje Pani na plecach oddech prekariuszy, tych wkurzonych, rozczarowanych politykami? Znaczy ja cały czas czuję ten problem, który mają prekariusze, umów, jak to się mówi, śmieciowych, ale tak naprawdę umów na krótki okres, dlatego, że to stało się dużym problemem. Myśmy dyskutowali o tym i już podjęliśmy pewne działania. I myśli pani, że Platforma też czuje ten oddech rzeczywiście i widząc problem, próbuje go naprawdę rozwiązać? Pewne rzeczy w tej chwili dopiero nabierają. Dużej wyrazistości. Jak, jak zaczęłam mówić, że myśmy już w ministerstwie to zrobili, to przecież rozmawiamy cały czas i z humanistami, i ze związkami zawodowymi, i z różnymi organizacjami młodych naukowców. I zrobiliśmy ogromną akcję, która w tej chwili zaczyna przynosić rezultaty nauczania, wprowadzania Europejskiej Karty Naukowca i związanej z tym kodeksu dobrych praktyk związanych z zatrudnieniem. I w tej chwili już wiem, że na poszczególnych, może to brzmi, Mieć, tak pusto karta podpisują, nie, ale już w tej chwili na wielu uczelniach Uczelnie same przygotowują działania i zaczynają być świadome. Bo to nie chodzi tylko, co Platforma czy co minister. Chodzi o to, żebyśmy my wszyscy byli świadomi tego problemu. Ten problem dotyczy nie tylko uczelni, oczywiście, więc szerszych warstw społecznych. No i próbuje z nim wyjść na sztandarach i Paweł Kukis, i Ryszard Petru, między innymi. Jak pani sądzi, jako socjolog, komu może odebrać głosy nowoczesna.pl, Ryszarda Petru. Ja tylko skończę z tymi y, 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 właśnie z prekariuszami, czy y, umowami. Y, wydaje mi się, że po prostu myśmy dotychczas prowadzali elastyczny czas pracy i chodziło o ułatwienie, zwiększenie, zresztą nawet zatrudnienia, ale nie daliśmy tego, co jest w modelu skandynawskim. Czyli w modelu skandynawskim jest coś takiego jak flex security, czyli daje się z jednej strony tą elastyczność, tak, konieczną, ale z drugiej strony zapewnia jakieś bezpieczeństwo. I to, co w tej chwili w Polsce jest, To jest elastyczność bez dania poczucia bezpieczeństwa. Platforma już na wiosnę tego roku wprowadziła pewne ułatwienia i ograniczenia, i pewne kroki poczyniła, żeby zwiększyć tę pewność. Ale mi się wydaje, że po prostu trzeba usiąść z pracodawcami i naprawdę zastanowić się, jak zapewnić to bezpieczeństwo nieograniczone. Pytanie, ogranicza. czy nie jest za późno, no bo były Dla lata ja... na, te, na te rozmowy i być może zostało to Ja nie patrzę na to z punktu widzenia tylko wyborów, tylko problemów, które trzeba rozwiązać. I, I ja liczę, że bez względu na to, kto będzie rządził, to będzie po prostu podchodził do pewnych rzeczy, które muszą być tak czy inaczej rozwiązane. I dotyczy to nie, nie tylko prekariuszy, ale wielu innych. To Nowoczesna.pl jest zagrożeniem dla Platformy Obywatelskiej, jeśli chodzi o wyborców, elektorat z punktu widzenia socjologa? Niewątpliwie to będzie część elektoratu Platformy, to będzie część elektoratu Kukiza, to będzie może część elektoratu SLD. W tej chwili trudno określić, ale na razie musi stać się partią. To zawsze jest bardzo... Bardzo takie sekcje jak jest ruch społeczny. Na razie zapowiada Ryszard Petru, stworzenie listy wyborczej komitetu wyborczego na początek. Na wszelkie takie ruchy nowe, sensowne, modernizujące patrzę z dużym, ja bym powiedziała sympatią i nadzieją, ponieważ wolę, żeby tego typu partie powstawały, niż partie narodowe, ksenofobiczne fanatyczne. Platforma Obywatelska, Pani zdaniem, wyciąga wnioski z przegranej kampanii prezydenckiej? Myślę, że w tej chwili Platforma stara się pozbierać nie, po tej przegranej, która była rzeczywiście bardzo niewielką e, przegraną, ale zmieniła zupełnie atmosferę w kraju i z, sposób myślenia o tym, co robiliśmy. E, I musimy przygotować bardzo jasny i wyraźny e, program zmian. Moim zdaniem to między innymi, co zaważyło na jakby ocenie tych ośmiu lat, że Platforma szła do wyborów poprzednich z hasłem modernizacja i potem przekuła to na wiele różnych projektów. Czyli to były sześciolatki, to były duże, ważne zmiany. Ale dzisiaj ale, może Pani powiedzieć, ale że modernizacja projekty. się dokonała i ona myślę, jest faktem. Myślę, że modernizacja się dokonuje, ponieważ ona polega na ewolucyjnych zmianach. To, co się nazywa ciepłą wodą, tak naprawdę polega na zmianach ewolucyjnych. Tylko, że to, co mi się wydaje zaciążyło, to jest przekuliśmy to na wiele różnych projektów na zmiany w szkolnictwie wyższym. Tak jak mówisz, sześciolatki, emerytury, budowa dróg. Nie było tutaj takiej mocnej idei spajającej. Modernizacja nie jest podniecającą sama w sobie czy porywającą ideą. Musimy teraz przygotować bardzo klarowną wizję tego, co nas czeka. Pytanie, co będzie ideą spajającą przed wyborami dla Platformy. No bo Bronisław Komarowski już w wyborczą niedzielę mówił o tym, że wolność jest zagrożona. I mówił też, że on chce być elementem frontu walki o ochronienie tej wolności. Myśli pani, że odwoływanie się do lęku, do strachu, takie, takiego lęku przed prawem i sprawiedliwością, to jest dobry leitmotiv na najbliższe miesiące dla Platformy Obywatelskiej? No, to jest jeden z motywów. Dla mnie najważniejsze jest jedno, że jak powiedziałam, Ale że on pokazać. Wybory nie, mówię, pokazały, że to nie, ta, nie, nie, nie. Ja dla... dla grupy osób, która jeszcze pamięta, to zadziała. Dla mnie najważniejsze jest jedno. Powiedzę, i tak skończył się pewien etap rozwoju Polski. Etap oparty też o pieniądze europejskie. Budowaliśmy laboratoria, budowaliśmy budynki, autostrady, budowaliśmy infrastrukturę. Teraz jest czas postawienia na kapitał ludzki, na inwestowanie w ludzi. W ludzi, ich pomysły, ich idee i to musi pójść nie tylko jako hasło, ale pozostać poparte po pierwsze Przygotowaniem nowego budżetu, który będziemy przygotowywali przed wyborami, i postawić bardzo wyraźnie na takie sektory, na takie cele, które właśnie spowodują edukacja, szkolnictwo wyższe, kultura, między innymi, żeby przekonać ludzi, że właśnie ten Następuje zwrot w myśleniu w ogóle o rozwoju Polski, bo o to chodzi We tak naprawdę. We wrześniu pani profesor mówiła e, tak. Kaczyński powinien się cały czas martwić przede wszystkim o program, bo jako partia opozycyjna niespecjalnie ma pomysły na rządzenie, a przede wszystkim na tym powinna się skupiać. To to jak to jest? Pomyliły, pomyliła się pani kilka miesięcy temu, czy też skutecznie zachęciła polityków Prawa i Sprawiedliwości, żeby przygotowali e, e, program, jaki... e, który przekona Polaków? Ale jaki pan widzi program e, 52% PiSu. Polaków głosujących w wyborach chyba dostrzegło jakiś program, pani e, profesor. Nie, nie, ja programu PiSu jeszcze nie znam. On jest dostępny I dopiero... od 2014 roku, 200 stron liczy. Czy myśli pan, że ten program jest znany, dostrzegany i e, Ci ludzie, którzy zagłosowali na Andrzeja Dudę, to zagłosowali na program wyborczy PiSu, który jest na stronie. Dobrze, wiemy, że Ten wyborcy program programów do... nie czytają, ale fra fragmenty tego programu nie. były przez Andrzeja Dudę wykorzystywane. Ja na, na przykład 500 zł na e, drugie dziecko w rodzinie, i każde kolejne, albo też na pierwsze w, w rodzinie uboższej. Element programu Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze. E, czy w związku z tym, że teraz. Ten wiele blogerów prawicowych, czy dziennikarzy prawicowych mówi, Boże, tylko, żeby e, tutaj nie zrealizował el, Elekt, prezydent Elekt nie zrealizował i nie starał się, i pis nie starał się zrealizować tych obietnic, bo to zrujnuje budżet, o czym coraz więcej osób te, teraz myśli, to myśli Pan, że to zachęci. E, do głosowania napisz, czy odrzuci? Myślę, że jednak e... zachęci, a inni i tak będą Nie, głosować. Ja, na myślę, ja myślę, że w tej chwili przygotowuje swoje hasła wyborcze i swój program wyborczy, już myśląc realistycznie o tym, że może uczestniczyć we władzy. Będzie on inny od tego przygotowanego i wtedy zaczniemy tą dyskusję, bo na razie jest parę obietnic wyborczych kandydata elekta. Wszyscy się Modlą, żeby nie został zrealizowany. No pewnie nie wszyscy tutaj pewnie musimy wszyscy, wtrącić jednak. Tak, takie generalizacje do, do, są zawsze niebezpieczne. Pani profesor, a kto pisze program wyborczy Platformy Obywatelskiej? E w tej chwili my, każdy resort prawdopodobnie przygotowuje. Ja wiem, bo ja przygotowuję swój własny program dla młodych i myślenie, co należy w przyszłości zrobić również ze szkolnictwem wyższym, bo wszystko, co robimy, to jest etapem i e, będziemy mieli dużą dyskusję na temat strategii przyszłej szkolnictwa wyższego licząc, e, z, przygotowujemy ją ze środowiskami. Z, z Komitetem Kryzysowym Humanistyki. Chcemy ich zaprosić. I obywatelami. kiedy dyrektorzy, obywatele nauki, Komitet Kryzysowy. Tak. Siądą razem w ministerstwie przy stole z urzędnikami resortu, żeby rozmawiać o tym, w jaką stronę ma iść, ma iść Może tak z naukowcami. W tak. Z to nauk kiedy się to odbędzie? To się odbędzie w czerwcu, pod koniec czerwca. I chcę. Najważniejsze jest, że wszystkie środowiska zaczęły myśleć, jak ma wyglądać i w jakim kierunku i szkolnictwo wyższe w przyszłości. To jest mi się wydaje kluczowe. Ale te I rozmowy doprowadzą do... do czego? Do tego, że platforma będzie mogła napisać swój program w dziedzinie Nie, nauki my... szkolnictwa, czy może realnie coś zmienić jeszcze w tej kadencji? Nie, realnie cały czas zmieniamy, ponieważ podejmujemy bez przerwy decyzje zmieniające. I to, to mogę od razu, jeśli mamy chwilę jeszcze czasu, e, opowiedzieć. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, nie, my, my jako ministerstwo będziemy mieli swój program dotyczący strategii, natomiast nic nie może się dziać bez uzgodnienia, wydyskutowania. Chociaż nie wierzę, że wszystkie interesy będą pogodzone, ponieważ są bardzo dużo różnych sprzecznych interesów również w nauce. Czyli ci, i ci, którzy szkolnictwie przyjdą w wyższym... rozmawiać do ministerstwa pod koniec czerwca, muszą mieć świadomość, że w tej kadencji

W zmian, które o których będzie mowa, nie o uda się tych zrealizować. zasadniczych, jeśli myślimy o zasadniczych zmianach dotyczących szkolnictwa wyższego, to nie oczywiście, że przez trzy miesiące nie zostaną one zrealizowane, ale ważne jest, że będą zakreślone wspólnie przez różne grupy pewne kierunkowe działania. To, pani profesor, I jakie mam będą, nadzieję, że później Platforma będzie realizowała to w przyszłej kadencji. To jakie będą te główne pani rekomendacje do programu wyborczego? Platformy Obywatelskiej na nową kadencję, jeśli chodzi o obszar nauki szkolnictwa wyższego? Po pierwsze, chcę poczekać właśnie na pewne uzgodnienia, ale już wiemy, że będą kontynuowane te, które już zaczęliśmy. Szkoły wyższe muszą być oceniane z punktu widzenia jakości. Pracy, dydaktyki i działań. Dotychczas zmieniliśmy system finansowania w nauce. Teraz trzeba będzie zmienić system finansowania właśnie w szkołach wyższych, stawiając na nowe programy, na wypuszczanie takich absolwentów, którzy znajdują zatrudnienie, na po prostu. Na Wspaniałe badania robione również na uczelniach i myślę, że to jest ta zasadnicza zmiana, która będzie musiała nastąpić. Myśli A Pani, tym... że to o czym Pani mówi jest sexy dla tych młodych, rozczarowanych? To rzeczywiście są rzeczy, to które spojrzą, usłyszą i pomyślą, tak zagłosuję na Platformę Obywatelską? Nie, ale różne istoty. Ja nie mówię o haśle w tej chwili wyborczym. Ja już panu powiedziałam, co ja uważam, że trzeba z młodymi z jednej strony dawać im szansę poprzez różnego rodzaju programy, ale z drugiej strony zastanowić się nad tymi, którzy mają... Problemy w postaci na przykład śmieciówek i o tym żeśmy mówili na początku. W programie Platformy 2011 były postulaty, których chyba nie udało się zrealizować. Na przykład stworzymy akademickie bazy prywatnych stacji, których właściciele w zamian zagwarantowany całoroczny ryczałtowy dochód oferowaliby studentom niższe od komercyjnych ceny wynajmu mieszkań. Taka ludzka propozycja. Tak, ale na przykład. Bardzo wiele uczelni zbudowało bardzo wiele akademików. I to jest to, co teraz zarzuca się. A dlaczego pieniądze idą na różnego rodzaju inwestycje, również idą na domy akademickie, żłobki na uczelniach? Owszem, finansujemy program żłobków. Finansujemy przede wszystkim, i to jest dla mnie najważniejsze, ogromny program, który jest jakby testem pozwalającym uczelnie myśleć innowacyjnie, eksperymentalnie o programach nauczania. I Jeszcze to jest jedna dla propozycja. Kluczowe. Wspólnie z pracodawcami założymy Fundację na rzecz staży w wiodących firmach działających w Polsce dla studentów, także tych kształcących się na kierunkach humanistycznych. Tak. I mamy od dwóch lat robimy program dotyczący staży. Wprowadziliśmy ustawowo trzy miesięczne staże i praktyki w zakładach pracy dla, w uczelniach, ja działa na stawieniu praktycznym, a w tej chwili są ogromne pieniądze europejskie poświęcone właśnie na płatne staże i praktyki. Czyli to są rzeczy, które trwają i dzieją się. Tylko to czas spiąć też i, no i przekonać młodych, rozmawiając z nimi. Profesor Lena Kolarska-Bobińska, dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Marcin bardzo. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Do usłyszenia.